Hasło, które dzisiaj zapamiętamy, nie jest hasłem typu admin raz, dwa, trzy albo kicia raz, dwa, trzy, nie jest też he, nazwą e, jakiegoś kota, jakiejś postaci, jest to losowy zbiór znaków. I dlaczego takie hasło wybrałem? Bo uważam, że im bardziej skomplikowane hasło, tym ciężej oczywiście je złamać. Jeżeli takie hasło nie posiada w sobie takich prostych słów imienia Twojej najlepszej przyjaciółki itd., no to jest wysokie prawdopodobieństwo, że, że takie hasło jest po prostu lepsze. Yy, I takie hasło jak mamy, no to ono oczywiście nie brzmi zbyt atrakcyjnie, jak pomyślimy sobie, że to jest tak duże X. Prawy nawias okrągły, wykrzyknik, prawy nawias klamrowy, duże d, dwukropek, duże v, małe b, małe o. No trochę ciężko to zapamiętać, nie? Dlatego e, rozkminimy sobie to w ten sposób, że po pierwsze rozbijemy sobie to na trzy sekwencje e, znakowe trzy takie zespoły znaków, i do każdej takiej sekwencji zbudujemy sobie e, oczywiście skojarzenie. Po pierwsze, hashtag duży X i prawy nawias okrągły. Hashtag mogą reprezentować nam kraty więzienia. Dlatego wyobraźmy sobie właśnie, że hashtagiem są takie kraty więzienia. I jeżeli chodzi o duże X, to wyobraźmy sobie, że duże X będzie reprezentował wolverine, dlatego że to jest postać z X-menów. I wolwerin jest tak duży, że jego uszy wystają za tych krat, więc to jest taki duży wolwerin zamknięty za kratami, więc już mamy skojarzenie do hashtaga i do Xa. Ten wolwerin uśmiecha się, dlatego że już za trzy dni będzie mógł opuścić mury więzienia. Do tego się cieszy, jest w dobrym humorze, wie, że będzie mógł wrócić do siebie, odpalić sobie jakiś film i wycilować się na kanapie wreszcie po tylu latach. A, więc wyobraźmy sobie właśnie, że hashtag Duże X in prawy nawias okrągły, to jest taka scena, w której za kratami jest zamknięty duży Wolverine, który uśmiecha się, bo za niedługo stamtąd wyjdzie. Jeżeli chodzi o sekwencję wykrzyknik, prawy nawias klamrowy, duże D, to tutaj wyobraźmy sobie, że wykrzyknik będzie reprezentował e, bejsbolista. Dlaczego? Dlatego, że kij bejsbolowy i piłeczka bejsbolowa bardzo podobne są kształtem do takiego wykrzyknika, jak sobie popatrzymy. E, I z tego tytułu właśnie zaimplementujemy skojarzenie bejsbolisty w ten wykrzyknik. I ten baseballista czyta książkę, e, książkę o prawie. Dlaczego o prawie? E, dlatego, że e, no ten prawy nawias klamrowy, tak? czyli, czyli ten nawias klamrowy jest właśnie zwrócony w prawą stronę, i to nam będzie reprezentowało to, że to jest ta książka prawnicza. Czyli baseballista czyta książkę prawniczą o prawie. Um, I usłyszał jakiś straszny trzask, który spowodował, że wylał kubek kawy na tę książkę. Dlaczego kubek? Dlatego, że łóżko kubka kształtem przypomina literę duże D. Czyli jeszcze raz. Bejsbolista czytał książkę o prawie. Książka kształtem przypomina. Eee, właśnie ten nawias klamrowy, taka otwarta książka, a o prawie dlatego, że nawias jest zwrócony w prawą stronę. No i wylał kubek, który uszkiem przypomina literę D, na tę właśnie książkę. I kolejna scena, ta ostatnia. Mamy tutaj dwukropek, duże V, małe B, małe O. No i wyobraźmy sobie, że dwukropek i duże V to może być duża postać Pacmana. Pachman to jest ta taka klasyczna postać, która zjadała takie kuleczki. Um, jeżeli chodzi o małe B, to będzie według mnie pasowała osoba, która ma takie okrągłe kształty, taki troszeczkę wystający brzuszek. A najsłowniejszą z takich postaci dla mnie osobiście jest święty Mikołaj. Więc skojarzmy sobie właśnie małe B z takim Santą. Um, I ten święty Mikołaj ukradł. Pacmanowi kuleczkę, którą on właśnie zjada w całej tej grze. Więc wyobraźmy sobie, że ten e, Mikołaj ma pod pachą taką kuleczkę i Pacman go goni. Z tego tytułu, właśnie, że ukradł mu tę kulkę. I kulka reprezentuje oczywiście małe O. Podsumujmy sobie zbiór naszych trzech scenek i spróbujmy jakoś je ze sobą skojarzyć w takim sensie, że skojarzyć ze sobą nawzajem, żeby one ze sobą korelowały. Pewnego dnia za kratami więzienia siedział, a właściwie stał Wolverine, który był tak duży, że wystawiałem mu uszy no i oczywiście był X-Menem. Ale cieszył się, bo za trzy dni mógł już wreszcie opuścić te mury więzienia, tak? Był z tego tytułu bardzo zadowolony. Był uśmiechnięty. Wolwerina pilnował strażnik, który był bejsbolistą. I ten strażnik, bejsbolista, czytał książkę o prawie. Ale usłyszał bardzo głośny trzask i wylał kawę, kubek kawy na tę właśnie książkę. Z tego tytułu, że się po prostu przestraszył. Ten trzask wywołała gonitwa między dużym Pacmanem a Mikołajem, który temu Pacmanowi ukradł kuleczkę, którą ten Pacman chciał po prostu strawić. Tak jak to Pacman, który właśnie te kuleczki zjada w trakcie gry. No, i tak właśnie wygląda szereg naszych historii, właśnie w ten sposób chcę Ci pokazać, że tego typu nieatrakcyjną sekwencję znaków możesz bardzo przyjaźnie dla mózgu zapamiętać. Podsumujmy sobie jeszcze krótko. Jest krata, czyli hashtag, jest duże X, bo Wolverine. Jest ten nawias okrągły prawy, no bo uśmieszek, a emotikon z uśmieszkiem jest właśnie stworzony poprzez dwukropek i ten nawias okrągły, tak? który jest zwrócony w prawą stronę. I jest oczywiście baseballista, który kształtem tej, tego kija i piłki może nam obrazować wykrzyknik, książka o prawie, czyli prawy nawias klamrowy kubek kawy, czyli uszko kubka przypominające d. No i nasz oczywiście duży Pacman, czyli dwukropek v, który goni Mikołaja małe b, który ten właśnie, który to właśnie ukradł Pacmanowi tę kuleczkę, czyli małe o. Spróbuj teraz sam odtworzyć sobie tę historię z pamięci i z każdego skojarzenia odtworzyć wszystkie możliwe Litery, znaki, żeby właśnie sprawdzić, czy działa to na Twoje zmysły, na Twoją wyobraźnię i czy jesteś w stanie takie hasła zapamiętywać. Uważam, że jeżeli będziesz w stanie zapamiętać to hasło, to zrobisz sobie ogromną przysługę właśnie pod kątem bezpieczeństwa danych i pod kątem tego, żeby trenować wyobraźnię, trenować pamięć. A wypadkiem takiego treningu zawsze jest też trenowanie innych zdolności poznawczych, więc tutaj wszystko na plus. Serdecznie polecam Ci tę metodę. Myślę, że warto małymi krokami zmierzać ku lepszej pamięci.